Witam Państwa bardzo serdecznie w moim kolejnym felietonie. Na początku chciałem przeprosić, że brzmi jak posłanka Senyszyn, ale wynika to wyłącznie z tego, że troszeczkę się przeziębiłem, będąc na Litwie. I teraz, że tak powiem, powoli dochodzę do siebie. I tak odzyskałem głos, bo w ogóle prawie nie mówiłem, a wcześniej śmiałem się z żony, kiedy ona miała to samo, bo mi bardzo dowcipnie, jak więc widzicie panowie, nie warto się z żon czasami śmiać, bo potem może nas to samo spotkać. No ale tak poważnie, dzisiaj chciałem się zająć innym tematem, mianowicie opozycja zaproponowała mega manifestacje na 13 grudnia, jeszcze 10 grudnia będą tam takie przedbiegi robić. Lech Wałęsa mówi, że 2 miliony to musi być przynajmniej, no zobaczymy. Ja chciałem się zapytać przy okazji, co oni piją, że oni tak potrójnie widzą, jakby co, to ja też się podłączę, bo naprawdę tych 2 milionów to powiem szczerze, chyba dawno nie widzieli i pewnie szybko nie ujrzą. Chciałem się zapytać także tych panów i pań, na co oni liczą, ponieważ cały czas non-stop mówią, że trzeba teraz już strzelać do władzy, że trzeba buntować się przeciwko władzy. A jeden intelektualnie ograniczony pułkownik z czasów PRL-u mówił, że stan wojenny to takie wydarzenie kulturalne. No to ja myślę, że mój tata, który w stanie wojennym był pałowany, może mu potwierdzić, że rzeczywiście ta kultura była pałowa, nie wysoka, tylko pałowa. I myślę, że jest taka szansa na to, że ludzie powiedzą w pewnym momencie opozycyjnym partiom tak, jak wyrazili to panowie z kabaretu Neonówka w skeczu pod tytułem Teleexpress. Oto fragment. Jestem kompetentny i uczciwy. Kompetentny i uczciwy. Ty zapluty kłamco, ty dziadu pierdolony, wypierdalaj mi stąd, chuju jebany, kurwa. Żeby cię tu więcej, kurwa, nie widziała. Jebane ciśnienie podniósł. Ile można słuchać tego pierdolenia? Kurwy syn, ty chuju ty! Co się kurwa gapisz? Myślisz, że jest 40 milionów pajaców? Kurwysyn jeden. Tak, moi drodzy, tak. Społeczeństwo po prostu już może nie wytrzymać w pewnym momencie i tych głupot opozycji, które po prostu opozycja sama wygaduje i po prostu już jest niedorzeczna, oni po prostu, ludzie po prostu w pewnym momencie mogą nie wytrzymać. Mogą rzeczywiście wyjść na ulicę, ale nie przeciwko rządowi. Nie przeciwko partii rządzącej, tylko przeciwko partiom opozycyjnym. No przyznacie, że to byłoby kuriozum w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają dosyć dziwactw, dosyć jakichś pederastów, jakichś innych rzeczy, genderów w szkole. Mają tego ludzie po prostu dosyć. Ludzie chcą normalności, ludzie nie chcą łapówkarstwa, ludzie nie chcą patologii, ludzie mają dość. Ludzie chcą żyć normalnie, przedsiębiorcy też chcą żyć normalnie, chcą po prostu mieć szansę rozwoju, chcą tutaj żyć, oni nie chcą wyjeżdżać. A opozycja non stop po prostu gada głupoty, zamiast być konstruktywna, zamiast krytykować rząd za to, czego nie robi, a wiele rzeczy rząd nie robi, to opozycja po prostu jest głupia w tym momencie. Więc w tym momencie mam takie pytanie, co opozycja zamierza ze sobą zrobić? Zamiast zaproponować jakieś konkretne ustawy, nieważne czy one przejdą czy nie, ale po prostu pokazać, że mam pomysł, to opozycja tego nie robi. Dlaczego tego nie robi? Bo opozycja ma tylko jeden pomysł, dojść do żłobu, z powrotem dojść do żłobu, dochrapać się z powrotem móc kraść. Taki jest pomysł opozycji, nieważne czy się nazywa Schetyna, Kijowski, czy jakiś inny Owski, czy Petru, czy jakiś inny Swetru.
To jest nieważne. Ważne, żeby z powrotem móc kraść. Jak po prostu widzą, że rzeczywiście rząd wiele rzeczy nie robi, ale te, które robi, to robi dobrze i te na przykład 500+, czy inne rzeczy, które zaczynają powoli działać, że rząd zaczyna powoli na przykład dopuszczać do tego, że polska armia się podnosi z kolan, tak? No to to już jest złe, no bo przecież wiadomo, że nie dlatego, że złe, tylko złe, bo oni na to nie wpadli. A jak nie wpadli, to trzeba zniszczyć, skopać, po prostu zdjąć, unieważnić, tak? Ostatnio, proszę Państwa, tak bardzo biją się o Trybunał, a zwykła sędzina z Sądu Rejonowego ośmieszyła towarzysza Rzeplińskiego, ponieważ ten zaskarżył do sądu przysięgę przed prezydentem Dudą, tych trzech sędziów, których on nie chce dopuścić. I sędzina mu wprost napisała, że ponieważ są organy konstytucyjne, więc nie podlegają sądowi złego sądu. Tak? Normalnie w wyroku napisała mu to wprost, że sąd się tym nie zajmie, ponieważ i on sam, tak, czyli pan Rzepliński jako prezes Trybunału i prezydent i sędziowie Trybunału są po prostu organami konstytucyjnymi, którymi sąd zwykły, cywilny nie ma prawa się zająć. Widzicie? Nie ma żadnych merytorycznych rzeczy, nie ma żadnych merytorycznych działań, żadnych merytorycznych ustaw. Ja nie słyszałem o takich ustawach. Jeśli jest, to niech się ktoś napisze w komentarzach, że słyszał, że Nowoczesna złożyła taką, śmaką, owaką ustawę i nie przeszła. Nie wiem, no niech ktoś napisze, jeśli ma taką wiedzę. Ja chętnie się do tej wiedzy odniosę. Natomiast nie zdarzyło mi się usłyszeć, żeby opozycja, czy Platforma, czy Nowoczesna, czy Towarzysz Kijowski non-stop po prostu, żeby oni jakieś ustawy dawali, uchwały, projekty, czegoś. Nie ma. Oni tylko wychodzą i krzyczą. I parasolki, i ulica, i wszystko. Proszę Państwa, ja pamiętam rok 88, 81 nie pamiętam, ale pamiętam rok 88, jak ludzie też walczyli o chleb. Pracowali za 2 kg jabłek, tak było. I co? I walczyli, i byli pałowani. To się później skończyło oczywiście. Ale proszę Państwa, dość już tego. Niech zapanuje normalność, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Do zobaczenia w następnym felietonie.